Cześć. Po raz kolejny spotykamy się na nieczynnym szlaku grójeckiej kolei dojazdowej, którą znamy obecnie jako Piaseczyńska kolej wąskotorowa. Skończyliśmy na krańcach Grójca, a teraz zmierzamy prosto do Nowego Miasta. Chcemy Wam ten nieczynny szlak dalej pokazać. Jesteśmy aktualnie w miejscowości Kępina. Szlak przebiega po nasypie. Nasyp, jak widać, zarośnięty. Aż do Mogielnicy. Większość szlaku wygląda właśnie tak. Tory pokryte chwastami, krzakami. Właśnie odcinek do Mogielnicy cechuje się tym, że jest bardzo malowniczy. Pola, sady, łąki, szczególnie sady. Jednak nie ma na nim wiele wyróżniających się obiektów, takich jak budynki stacyjne, mosty. Tego praktycznie przez dłuższy czas nie ma. Oczywiście nie będziemy pokazywać Wam wszystkich krzaków, tak? Pokażemy Wam główne, ciekawe miejsca. Jesteśmy w Kępinie i powoli zmierzamy dalej. A na marginesie tylko dodam, jeżeli szukacie ciekawostek krajoznawczych, to mamy tutaj ogromne, głębokie wyrobisko po dawnej kopalni piachu. Jest tutaj, zbocza jego są zarośnięte, tam na dnie widać jakieś bajoro. Także taka ciekawostka też tutaj się znajduje, w Kępinie. Teren stacji Mała Wieś. No można oczywiście dopatrzyć się pozostałości torowiska, natomiast część została wyżwirowana i zaaranżowana jako parking dla pobliskiej firmy, a część zarasta wysoką trawą. Ale w małej wsi, nieopodal, mamy też przepięknie zachowany odcinek szlaku. Nie ma na nim praktycznie żadnych zarośli, bardzo ładnie zadbany. Tu mamy w ogóle nawet jakiś przepust wodny. Dlaczego tak jest? Ten fragment szlaku jest przygotowany pod realizację pewnej koncepcji, jaką jest uruchomienie ruchu drezynowego. Mam nadzieję, że ta koncepcja się uda, natomiast aż miło popatrzeć na tak oczyszczony szlak. Wygląda to tak, jakby za chwilę miała tędy przejechać ciuchcia. Zarośnięty tor. Jesteśmy na terenie dawnego przystanku Skowrony. Zarośnięty nasyp, nic szczególnego, ale też taki przystanek był i też chcemy go Wam pokazać. A więc pokazujemy ten zarośnięty nasyp. Również smutno prezentuje się dawna stacja Goliany, a to wcale nie była mała stacja. Zachowały się tutaj pozostałości placu przeładunkowego. Istniała tutaj też wieża ciśnień. Niestety na chwilę obecną wszystko jest totalnie zarośnięte. Jesteśmy w miejscowości Koziel. Tory biegną po zarośniętym nasypie. Za chwilę zobaczymy bardziej wyeksponowany odcinek torów, ale po drodze mamy jeszcze mały mostek na pewnej strudze.
sady. Wszędzie sady. Mamy zagłębie sadownicze. Kiedyś właśnie kolejka odgrywała tutaj bardzo ważną rolę, bo wszystkie płody rolne za jej pośrednictwem były transportowane dalej, w stronę Tarczyna, Piaseczna, Warszawy. Teraz już jest to cień przeszłości. Kolejka nie mogłaby funkcjonować na zasadach komercyjnych jako przewozy towarowe. Dzisiaj, wiadomo, transport samochodowy, tiry, praktycznie nie ma konkurencji. Pozostały tylko fragmenty dawnego szlaku. Teraz możemy zobaczyć teren dawnego przystanku kolei w miejscowości Wola Łęczeszycka. Tutaj mamy miejsce, gdzie znajdował się dawny przystanek Kozietuły. Fragment toru jest bardzo czytelny, aczkolwiek rosną na nim już krzaki. Stacja Mogielnica, która de facto znajduje się w miejscowości Górki Izabelin. To, co wyróżnia tą stację, to okazały budynek stacyjny, duży, obecnie zaaranżowany na budynek mieszkalny. Na tej stacji możemy zobaczyć pozostałości placu przeładunkowego, widać latarnię, a niegdyś była tu też wieża ciśnień i waga do ważenia wagonów. Także to była okazała stacja, my zaś kierujemy się już w stronę Nowego Miasta. Zapraszamy dalej. Znajdujemy się w lesie, niedaleko miejscowości Jastrzębia. Podążając malowniczym nasypem kolejki, zauważyliśmy pewną rzecz. Zobaczcie, tory są rozkradzione. Na pewnym odcinku mamy jedną szynę, przytwierdzoną do nielicznych podkładów, a drugą szynę ktoś próbował wyraźnie, Mariusz, pokaż to, proszę, odkręcił i szyna sobie leży obok. Teraz, jak widzicie, no, złomiarze nie próżnują. Idąc dalej, można w ogóle zobaczyć, że w ogóle brakuje szyn. Jesteśmy na terenie dawnego przystanku Jastrzębia. Co tutaj się zachowało? Odrobina bruku. Musiała tu dochodzić droga brukowana. Jeszcze te kocie łby gdzieniegdzie tutaj wystają. Kolejka szła po niskim nasypie. Ale tu już nie ma szyn. To jest wszystko rozkradzione, niestety. Wspaniały most na rzece Mogielance. Drugi pod względem długości most na szlaku kolejki. Liczy ten most 24 metry długości i liczy 9 metrów wysokości. Najwyższy most na szlaku kolejki. Bardzo efektownie się prezentuje. Bardzo ciekawe miejsce. Nie tylko dla miłośników kolejek wąskotorowych, ale też dla miłośników fotografii. Warto przy tym moście się na chwilę zatrzymać i warto na naszym filmiku dokładnie go Wam pokazać.
Wędrując szlakiem grójeckiej kolejki, dotarliśmy do Strykowa. Tu istniała mijanka. Po tej mijance można zobaczyć długie podkłady, gdzie był rozjazd. Ponadto zachował się tutaj dawny budynek stacyjny, malutki, zaaranżowany obecnie na prywatny budynek mieszkalny. Dawna stacja Brzostowiec. Zachował się budynek stacyjny, całkiem ciekawy. Nie będziemy tam wchodzić za bardzo, bo to jest prywatna posesja teraz. Tu nawet była mijanka. Nawet jest pozostałość. Jedna szyna po drugim torze. Tutaj mamy most 15-metrowy na rzeczce Ponczówce. Tutaj stan drewnianych elementów jest katastrofalny. Te wszystkie belki są spróchniałe. Kategorycznie nie polecam Wam przeprawiać się na drugą stronę. I w końcu dotarliśmy do celu. Stacja Nowe Miasto nad Pilicą. Przepiękny budynek zabytkowy. Częściowo zamieszkały, a część czeka na najemców. Kolej dotarła tu stosunkowo późno, w 1924 roku. To była ważna stacja. Tu była i parowozownia, i wieża ciśnień, i obrotnica. Dzisiaj, bo oprócz budynku zachował się jeszcze plac przeładunkowy. Piękne miejsce, piękny zabytkowy budynek. Tutaj jest taka barierka, żeby nie wjeżdżać samochodami, a wykonana ona została, słuchajcie, z szyny kolejki wąskotorowej. Trochę się rusza. I ten słupek to zdaje się też jakaś szyna. Tu kończy się nasza wędrówka nieczynnym szlakiem grójeckiej wąskotorówki. Od Grójca do Nowego Miasta staraliśmy się Wam pokazać ten szlak, aby też go uwiecznić. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Zobaczcie też inne nasze filmy, a już niedługo widzimy się w kolejnych filmach i kolejnych galeriach na naszych stronach. Dziękuję, pozdrawiam i cześć!